Siemano, witam w kolejnym odcinku, w którym omówimy sobie ćwiczenie inne niż te podstawowe z kettlami, które macie tak w poradniku w tej całej serii. Dzisiaj omówimy sobie dodatkowe ćwiczenie dla uznajcenia treningu. Będą to wykroki. Zanim cokolwiek to, nie zapomnijcie, że z kodem LUDUS macie zniżkę w Cast Fitness na wszystkie odważniki kulowe. 50 groszy na każdym kilogramie kettla. Nie zapomnijcie, że dostępny jest mój plan dla początkujących, czy prawie średnio zaawansowanych. 3-miesięczny skupiony na poprawie siły i techniki z odważnikami kulowymi do nabycia poprzez kontakt ze mną w mediach społecznościowych. Poza tym mam wolne miejsce na prowadzenie online, także serdecznie zachęcam do kontaktu i będziemy działać. Także możemy lecieć teraz. Generalnie jeśli chodzi o wykroki, to wydaje się, no jest to ćwiczenie dość banalne, natomiast warto jest wiedzieć i pamiętać o pewnej rzeczy. Jak robicie wykrok, to starajcie się zazwyczaj utrzymać nogę zakroczną, a w zasadzie udo nogi zakrocznej, w linii z korpusem. Czyli w zależności od tego, czy ja się wychylę mocniej na nogę do przodu, czy ja się utrzymam ciężar na obu nogach, to będę miał inaczej zaangażowane jakby mięśnie nóg. No jak wychylę się mocniej do przodu, to mocniej zapracuję siłą rzeczy nogą z przodu, pośladkiem zwłaszcza nogi z przodu. Natomiast jak zostanę rozłożony równo na obie nogi, to dużo mocniej uaktywni mi się mięsień czworogłowy, czwóreczka tutaj. I teraz jeżeli zginam się w biodrze, to od razu się pojawia kompensacja, która polega na tym, że mocniej używam pośladka nogi zakrocznej i generalnie i tak siłą rzeczy przenosi się ten ciężar na nogę do przodu. Więc stąd tak jakby starajcie się panować nad tym, jak są obciążone nogi, nie poprzez właśnie niekontrolowane zgięcie w biodrze nogi zakrocznej, tylko poprzez przeniesienie ciężaru świadome na nogę do przodu, ewentualnie albo do tyłu, ale tak, żeby to biodro zakroczne było wyprostowane. Miednica jest równolegle do ściany naprzeciwko, tak? Czy generalnie jest wypoziomowana, staramy się nie rotować. Teraz jeśli chodzi o odważniki kulowe, to jest to o tyle fajny sprzęcior w tej kwestii, że w zależności od tego, jak złapiecie odważnik w wykroku, to inaczej będą te mięśnie pracować. Czy to będzie wymuszało trochę inną mechanikę. To znaczy, w momencie kiedy ja złapię sobie odważnik, tudzież dwa odważniki w pozycji jakby farmer i zrobię wykrok, to to mi wymusi ten wykrok zaangażowanie mocniej tej nogi przedniej. Przez to, że no, siłą rzeczy trzymając ten ciężar, on będzie wyjeżdżał, będzie mnie chciał trochę pochylić. Natomiast w momencie, w którym ja sobie złapię odważnik albo w pozycji front rack, albo w pozycji overhead, tak, to ta pozycja będzie mi wymuszała utrzymanie korpusu pionowo, bo inaczej ten ciężar mi poleci, tak? Czy tak samo we front racku, jak ja się pochylę, to odważnik będzie chciał mi polecieć. Więc w zależności od tego, jak wy ten odważnik złapiecie, to będzie determinowało jakby mechanikę ruchu i na którą nogę ten ciężar będzie osiadał mocniej. Druga sprawa to jeszcze to, jak ja złapię odważnik, czy ile złapię odważników. To znaczy, poza chwytem w ten sposób oburącz, poza front rackiem czy overhead na obie ręce, mogę jeszcze złapać jeden odważnik w pozycji goblet. To też jest jakiś pomysł. To jest analogiczna będzie wtedy ta pozycja do front racka jednorącz. Tylko, że ciężar będzie wyrównany na obie ręce. Natomiast dochodzi nam jeszcze jedna fajna możliwość tutaj w kombinacji z tym ćwiczeniem. Otóż możemy złapać odważnik w jedną rękę, czyli z jednej strony, czy to farmerem, czy to front rack, czy to nad głową. Co będzie już dodawało nam tutaj element antyrotacji, czyli my będziemy musieli tak korpusem zapracować, żeby on się nie rotował w żadne dziwne strony. Co jest dość jakby niecodziennym, czy rzadziej używanym wzorcem ruchowym w treningu, bo zazwyczaj pracuje się ze sztangą, czy z handlami oburącz w równej manierze, czyli na obie strony i tak dalej. Natomiast tutaj, jeżeli chcecie właśnie poprawić sobie antyrotację, antyzgięcie i tym podobne rzeczy, łapiemy odważnik w jedną rękę i to nam jakby
zmienia trochę właściwości ćwiczenia, więc dobrze jest o tym pamiętać, jak układacie sobie trening. Poza tym można sobie urozmaicić wykroki poprzez zmianę w ogóle raka na jakikolwiek inny, czyli na waiters. Mogę rozłapać odważnik bottoms up w zależności od tego, co chciałbym poprawić. Bottoms up na przykład wymusi dużo większe napięcie całego ciała. To, czy dobiorę jeden odważnik, czy dwa odważniki, będzie zależało od mojego celu treningowego. Także jeżeli chcecie zrobić, pracować nad siłą maksymalną w wykroku, czy w ogóle nad siłą, czy nad... Interesuje Was przede wszystkim ciężar, na to, ile Wasze nogi mogą dźwignąć, czy to w małej ilości powtórzeń, ale na dużym ciężarze, wtedy raczej wybiorę duże obciążenie. Więc trzeba też pamiętać, że będzie to dużo mocniej taksujące dla układu nerwowego, tak? Czyli nie będzie... Wykonam tego zdecydowanie mniej, niż gdybym wziął jeden odważnik, który będzie dużo mniej taksujący, ale za to wpłynie mi na poprawę właśnie tego, co już wspomniałem, czyli tych antyrotacji, antyzgięć, czy cokolwiek jeszcze chciałbym ewentualnie w ten sposób przepracować. Jeden odważnik trzymany nad głową poza antyrotacją, antyzgięciem i tego typu rzeczami będzie jeszcze bardzo mocno wpływał na naszą stabilizację i do stóp do główną. Mamy tutaj jakby coś a la overhead squat, jest to może mniej wymagające, łatwiejsze, ale w kontekście stabilizacji jest tak samo trudne. Także myślę, że dało Wam to już do myślenia trochę i będziecie teraz mieli kilka fajnych pomysłów, jak wykorzystać odważniki i wykroki w swoim treningu. Na dziś to by było na tyle. Pamiętajcie, że patronem całej serii i wszystkiego tutaj, co robimy z kettlami, jest firma AXO, producent sprzętów fitness wszelkiej maści. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, kliknąć łapkę w górę i oczywiście dzwoneczek, żeby wiedzieć, że znowu coś rzuciłem, a tymczasem pozdro misiaczki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Release the Kraken!